Witam serdecznie na kanale Picasso. Winter Incomings, szybki start. Dobrze, idziemy dalej. Jak słyszeliście, jak widzieliście, jesteśmy dosyć wysoko w rankingach. To się oczywiście zmieni, bo to dopiero jest początek. Ludzie jeszcze mało kasy wrzucają w to, także patrzą, czy się w ogóle im uda, czy też nie. Także na początku można troszeczkę zabłyszczeć, tak? Natomiast teraz sprawdzimy sobie, jaka nasza jest siła bojowa. Ściągniemy sobie wojsko nasze, które tutaj już dosyć długo ściąga. Wracamy. Mamy tutaj parę kont do sprawdzenia. Tutaj mamy pierwsze konto, które byśmy sprawdzili sobie. Tutaj. Jest drugie konto, które byśmy sobie sprawdzili. Też 200. Zobaczymy, czy uda się nam zdobyć co nieco. Tutaj mamy następne konto. Dość małe. No, przede wszystkim surowce sobie zdobędziemy, a może trochę expa. I przede wszystkim o tego expa nam chodzi. O nic więcej. Bo surowców mamy jeszcze pod dostatkiem. I tu mamy jeszcze jednego. On też ma około... No właśnie. Wiecie co, no to będziemy się starać po prostu te trochę bojowo działać. Oj, co tutaj chodzi? Co tu chodzi? O, gadająca farma tak zwana. A dobra. Ponieważ nic innego nie mamy do roboty, no to ponieważ banieczki niektórym już pospadały, a będziemy czekać, aż reszcie też spadną. I to jest właśnie ten czas, gdzie możemy wykorzystać troszeczkę swoją przewagę, przez to, że my już mamy te dwójki, a reszta nie ma. I będziemy się starać po prostu zaatakować dane osoby, ponieważ nam też banieczka za 7 minut by spadła. To jest właśnie... zobaczmy, czy mamy w ogóle. Nie wiem, czy warto teraz obronę całkowitą wrzucać, ponieważ to są dosyć słabe kąta i na początku no to raczej nikt nie powinien nas zaatakować. Przynajmniej na razie. Sprawdźmy odnośnie sprawności bojowej. Jak to jesteśmy na tym miejscu. Zabitych wrogów 22 tysiące to też nie jest za dużo. Natomiast postarajmy się nasz sojusz, ocena naszego sojuszu w miarę wysoko. Hub. Co to za sojusz jest? Misja angielski. 27 członków. No nie podoba mi się to wrzucanie do ula, z tego względu, że w tym momencie to trzeba nie siedzieć w ulu, tylko troszeczkę atakować. Więc jak możecie, to idźcie jak najpóźniej do ula. A my sobie zrzucamy bańkę i sprawdzamy. Dokonujemy zwiadu. Trochę nam pójdzie złoto na to, ale trudno się mówi. Sprawdzajmy. Jest bez bańki. Sprawdzajmy. 20 tysięcy piechurów. Lekkich, lekka sprawa. No dobra. Spróbujmy zaatakować. O, widzicie, ten zwiad i tak dalej jest jeszcze niedokładny. Ale zaatakujemy pełną mocą naszą. Jak to 20 tysięcy ma? Ile? 20 tysięcy? No najwyżej się rozbijemy.
Się mówię, że to jest nieprecyzyjne. Mamy ile tutaj tego? Bo to jest tak, że tam ma parę tysięcy i od razu piątkę liczy. Chyba. Zbiory są strasznie nieprecyzyjne, ale zobaczymy. Najwyżej będzie nas to pierwszy i ostatni atak. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Na razie idziemy całym wojskiem. Nie mamy tego dużo. Zobaczmy. Uda się, czy się nie uda? Udało się. To pytanie. O, dostaliśmy expa. Właśnie o tego expa nam chodzi. Widzicie. 3000 było. No i tutaj idziemy. 64. Dużo tego nie ma. No ale zawsze coś. Od razu leczymy. Od razu leczymy. No właśnie pytanie za 100 punktów. Czy nam się to opłaci? W sumie mamy tylko 2000 tych te dwójek. Tak to jest. Dobra, lecimy dalej. Tutaj zresztą moglibyśmy chodzić po tą córkę, nie? Jeszcze. Tam już wojska nie ma. Tam dosyć sporo tej córki jest. Natomiast 20 tysięcy. Taka moc załadunkowa, tak. Dobra, pójdziemy jeszcze raz po córkę. A w międzyczasie posprawdzamy sobie tamte inne konta. No ale idzie szybciej, Jezus Mario. Pierwsze ataki, także atakujemy dalej. O tak. Idziemy po surowce w tym momencie. Będzie po 1000. Sprawdzamy tutaj. Dokonaj zwiadu. This is the future. No gdzie? Szkoda gadać. Dobra, nieważne. Jak tam dostaliśmy raport? Ło, dużo. Sorki. Bardzo dużo sorki. Cóż z tego, jak po 5000, jakbym to miał zbierać, to 2 dni bym chodził po to. Nie? Ej, no taka prawda. Ja tyle surowców nie trzymam. Dobra, lecimy dalej, sprawdzamy. Dokonaj zwiadu. Raport. Też nie ma dużo. Dwadzieścia pięć tysięcy na raz zabieram. To nie jest dużo. I w sumie mógłbym tak krążyć tutaj cały czas. Ale idziemy na atak.
Dobra, lecimy tutaj. Nagostkę, o tak. O tak. Jedna się godzin do smoka, także jeszcze trochę nam zejdzie. No czekajcie, bo tutaj nam się coś objawiło. Zagrana jest wiodu. Przede wszystkim chodzi o tutaj ta tu poziom lorda. Zemia lorda. No i wiecie, i tu przede wszystkim o to się rozchodzi. Te ataki są przede wszystkim po to, żeby PD zbierać. O Jezus Maria, ojojoj, ale córki. Tyle surowców, że głowa boli. O, nazbierane. Ten człowiek by mógł siedzieć i cały czas tylko puszczać po prostu po to, żeby łapać te surowce. Nie ma tyle ładowności póki co. Miałem zobaczyć jeszcze jedną rzecz, czy w naszym, ale wiecie, jak tam mam pół godziny siedzieć na kopalni i zbierać 25 tysięcy, to lepiej w 2 minuty zebrać 25 tysięcy surowców i to wszystkich. Dobra, jeżeli chodzi o to, sprawdźmy sobie tu raport, to po pierwsze 80 stopnych. No i ładnie, 35, no dobrze. Może być to 35. I mówiłem, że mamy tutaj, mamy kuźnię i możemy w kuźni coś wykuć. Najprawdopodobniej medalion jakiś. Weźmiemy sobie medalion, wykujemy do budowy. 3 godziny będzie się on robił. O, długo, dużo kosztuje. Dobra, tu mamy jakieś surowce. Jednak po te surowce będziemy musieli połazić sobie, bo jeszcze nie mamy za dużo surowców. W tych skrzynkach wszystkich nie podobno stawialiśmy tyle, żeby nam wystarczyło na wszystko. Dobra, robimy. Na razie to nie ma żadnego. Dobra, jest zupa z bobra. Halo, jak tam się macie? O, skumbry w tomacie. No i dostaliśmy, wreszcie coś dostaliśmy. Ach, dobra jest. Przyda się, bo to jest... to przyda się do te trójek. Na razie spokojnie sobie to robimy. Lochy i tak dalej, zrobi się później. Będzie czas, będzie możliwość. Logowanie by było lepsze jeszcze. No dobra. No to lecimy teraz tutaj. Duży. Dużo ich tam jest, więc atak. Przynajmniej blisko będzie, nie?
A czy ja... No właśnie, szpitala nie zrobiłem. Mamy... Poza tym mamy szpital, nie? Zobaczymy, jak to nam pójdzie, nie? A, skrzynka. Co tam jeszcze mamy? Coś tu mieliśmy jeszcze zrobić. A, szpital odwiedzić. Co tam w szpitalu słychać? No, niedużo. Chociaż tyle, że niedużo w szpitalu. O, zresztą szpital mamy też na zewnątrz. I to sobie też sprawdzimy. To, że mamy te dwójki już dosyć szybko, to też nam daje przewagę nad resztą stawki tych pomniejszych, ale to nie znaczy, że jesteśmy najsilniejsi na serwerze, także tutaj trzeba cały czas patrzeć, czy nie dostaniemy gdzieś pod tyłeczko. A dobra, tutaj mamy też szpital, widzicie, o to. To można też sobie szybko to zrobić. No i tak. Zobaczymy, jak ten atak pójdzie. Tu mamy jeszcze jednego gościa, którego mamy więcej już. Też wyślemy zwiad. Może tutaj dostaniemy pudełko, nawet nie będziemy wiedzieć jak, nie? Się odezwać. A też ma łuczników i łuczników. No dużo nie mamy. Nie było dużo. Nawet, że tak powiem, nie miał dużej obrony. Zawsze to troszkę do przodu. A tutaj jest bardzo dużo surowców. A, tu byliśmy, to pójdziemy. Tutaj wokół jeszcze mamy. Tu mamy jeszcze gościa. Dokonaj zwiadu. Widzę, że niektórzy mają pojęcie o grze i trzymają szpitale wysoko, a niektórzy nie całkiem mają nisko. Tak, ten gostek. To ja tutaj i zwiad następny pójdzie. No tak, po co łowić, jak można to